Witam serdecznie przy mikrofonie Michał Jóźwiak. Słuchacie podcastu redakcji portalu misyjne.pl. W dzisiejszym podcaście chciałbym się zająć tematem Dnia Islamu w Kościele Katolickim, bo dzisiaj taki dzień właśnie obchodzimy, a wczoraj w Poznaniu w domu misyjnym misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej miało miejsce bardzo ważne spotkanie. Wspólna modlitwa, nawiązywanie relacji, kolejne etapy poznawania się, odkrywanie tego, jak ważne i owocne może być współistnienie wyznawców dwóch religii w jednym mieście. Tutaj właśnie w Poznaniu, także przy udziale naszej redakcji, wydawany jest kalendarz trzech religii, gdzie można znaleźć święta, dni i w ogóle rachubę czasu uznawaną przez chrześcijan, przez muzułmanów i przez Żydów. Ale nie o tym dzisiaj, nie o tej inicjatywie, tylko właśnie o Dniu Islamu, tym, czym on jest. I z racji tego, że w Poznaniu to spotkanie się odbywało, zapytałem muftiego Józefa Hadida o to, czym dla niego, jako wyznawcy islamu, jako dla duchownego islamu, czym dla niego ten dzień jest i jakie towarzyszą mu w związku z tym emocje, odczucia i przemyślenia. Posłuchajmy. Oczywiście ten dzień dla mnie to jest bardzo niesamowity, po prostu to jest taka uczucia, która człowiek czuje ten więzi braterstwa, że są jakieś inni wyznawcy, inne religie, którzy lubią nas, kochają nas, widzą w nas, że mamy jakiś wspólny temat albo wspólne wartości. To dlatego tak ja czuję, tak jako imam, że te nasze religie monoteistyczne, czyli islam i chrześcijaństwo, łączy ich dużo wartości i przez tych wartościach tak czujemy, że powinien być ten dialog, te spotkanie. Ale inni muzułmanie, czy jak, w jaki sposób oni patrzą na tego? Inni muzułmanie patrzą jako forma tolerancji, forma akceptacji, szanowania drugiego człowieka. W islamie też my muzułmanie szanujemy bardzo Marię, to jest niesamowita kobieta, która prorok islamu tak mówi o niej i też w Koranie znajdziemy nawet rozdział, który mówi na temat Marii. I ja myślę, że religia, która szanuje bardzo Marię po chrześcijaństwie, to jest islam. Czyli my muzułmanie nie tolerujemy, że ktoś obraża na przykład Marię albo mówi coś nie tak o Marii. I to jest dla nas, to jest wielką kobietą, bardzo bogobojną i jak mówi prorok Muhammad, to pierwsza osoba, która wchodzi do raju, to jest Maria. W spotkaniu uczestniczył również biskup Szymon Stułkowski, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej. I jego także zapytałem o tą perspektywę chrześcijańską, o to, jak on jako biskup patrzy na dialog międzyreligijny, na dialog z islamem. Zachęcam, żeby posłuchać także jego wypowiedzi. To jest jakieś takie wydarzenie, powiedziałbym, centralne, nie? Gdzie przeżywamy je w skali Polski, w skali diecezji, ale trudniej, myślę, że w skali wspólnot parawialnych. Może też dlatego, że jest niewielu sióstr i braci muzułmanów pośród nas, a nawet jeśli są, to nie zawsze mamy ze sobą taki żywy kontakt i wiemy o tych różnicach, ale są parafie, gdzie to jest żywe, gdzie ludzie się znają i wiedzą, kto jest kim i próbują wiele rzeczy wspólnie jakoś podejmować i realizować. Ja jestem wdzięczny Panu Bogu za to, że mamy już od ponad 20 lat taki dzień i to jest taka klamra pomiędzy, w środku jest tydzień modlitw zjednoczenia chrześcijan, na początku dzień judaizmu, na koniec dzień islamu. Też mam takie doświadczenie z pobytu w Austrii, że parafie organizowały taki azyl na czas. To znaczy byli azylanci, którzy nie mieli miejsca gdzieś w ośrodkach, nie zdobyli jeszcze swojego mieszkania i wtedy parafie dawały im taki nocleg i opiekę przez miesiąc. Przygotowywali jakieś sale, gdzie oni mogli żyć, mieszkać, opiekowali się nimi też w sensie nauki języka, załatwiania dokumentów.
No i kiedy wróciłem tutaj do Polski, to z takim entuzjazmem poszedłem do dyrektora Caritasu i mówię, może byśmy zaprosili ludzi stamtąd i trochę się nauczyli tego, bo może nas to kiedyś spotka. To było w 2000 roku, czyli ponad 20 lat temu i wtedy usłyszałem, że nam to nie grozi, więc nie musimy się w takie projekty pakować. No, gdybyśmy 20 lat temu zaczęli, może dzisiaj trochę inaczej by nasza postawa też katolicka czy chrześcijańska wobec tych ludzi, którzy szukają jakiegoś lepszego miejsca życia. Niektórzy uciekają przed wojną, a niektórzy szukają lepszego, po prostu bezpieczniejszego miejsca życia. Mielibyśmy jakiś inny stosunek do tych ludzi. No właśnie, Dzień Islamu to też właśnie taki moment, który sprzyja temu, żeby dyskutować o różnorodności, o otwarciu na różnorodność. Dzisiaj ten temat pojawia się najczęściej w kontekście przyjmowania migrantów, uchodźców. No oczywiście temat właśnie między dialogu międzyreligijnego jest tym jakoś spleciony siłą rzeczy. Dlatego biskupa Szymona Stółkowskiego o to zapytałem. Pamiętajmy o tym, że takie dni jak Dzień Islamu w Kościele Katolickim, czy wcześniej Dzień Judaizmu, czy Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan, to jest bardzo dobry pretekst do tego, żebyśmy przyjrzeli się temu, jak wygląda nasza postawa wobec inności. Bo z tym przecież bywa bardzo różnie. Czasem wydaje nam się, że tylko my, jeżeli wierzymy w jasno określony sposób, to jesteśmy blisko Pana Boga, tylko my jesteśmy dobrymi ludźmi. A tymczasem warto tutaj poszukać punktów wspólnych. Warto też przyjrzeć się nauczaniu Kościoła, które jasno mówi, że ten dialog należy prowadzić i szukać tego, co dobre i co wspólne, także w innych religiach. Nie po to, żeby zacierać tożsamość, bo jesteśmy różni i mamy do tego prawo, żeby się różnić, ale to prawo do różnienia się łączy się jednocześnie z obowiązkiem wzajemnego szacunku. I oby tego szacunku nie zabrakło i obyśmy, korzystając z takiej okazji, jak właśnie Dzień Islamu, tego szacunku, tolerancji, życzliwości, przyjaźni, mogli się uczyć.